Tak? Aż tak blisko? No. Witajcie nasi mili hopheadzi w kolejnym odcinku Hopheads and Friends. Dzisiaj jesteśmy w Zarzeczu na południu Polski, gdzie razem z browarem Birban będziemy przygotowywać specjalnie dla was pojechane piwo. Czekajcie, jest wodoodporny, spokojnie. O. Ze mną jest Krzysztof Kuli Kula, czyli jedna druga projektu Beer Band, wieloletni piwowar domowy. Znamy się już od lat, od czasów, kiedy oboje jeszcze byliśmy piwowarami domowymi. A trochę młodsi byliśmy wtedy, jak się poznawaliśmy. A już od ponad roku współzałożyciel, jeden z ojców dyrektorów projektu Beer Band. Powiedz mi, Kuli, jak to się zaczęło, że z piwowarstwa domowego albo... Jak zacząłeś w ogóle w domu ważyć piwo? No to się zaczęło tutaj, w okolicach Zarzecza, czyli w Żywcu, czy tam może odwrotnie. Kiedyś przyjechałem na festiwal Birofilia w 2003 bodajże roku i wspólnie z przyjacielem żeśmy postanowili zacząć ważyć w domu. Kupiliśmy sprzęt od Ziemka i zaczęliśmy coś tam gotować. Na początku przez jakiś czas z ekstraktów, bo nigdy nie było czasu, żeby się spotkać i te 6 godzin poświęcić na zacieranie. Ale z biegiem czasu doszedł i ten etap. No i tak cały czas szło. Fajnie się robiło, konkursy się czasami wygrywało, czasami przegrywało, ale generalnie dużo fanu, dużo przyjemności. No i od jakiegoś czasu, tam nie wiem, od 2006-2007 roku zacząłem się kręcić przy browarze House, gdzie pracował Jarek i namawiać go na jakieś piwa spoza świętej trójcy dla browarów restauracyjnych, czyli pszenica, pils i jakieś ciemne, żebyśmy zrobili coś więcej. Na początku moja fascynacja, nie ukrywam, szła w kierunku Belgii, więc próbowaliśmy robić jakieś blondy, klasztorne i tak dalej, z różnym skutkiem, no bo wiadomo, przejście z 20 litrów na 600 było dosyć sporym przejściem i nie zawsze to tak dokładnie się przeliczało, mnożąc razy 30, tylko trzeba było też coś pokombinować. Później pojawiła się moda na amerykańskie chmiele i też mną zawładnęły te chmiele, nie ukrywam. Zacząłem tworzyć w domu, namawiać Jarka znowu do amerykańskiego, stąd ta znana chyba wszystkim Red IPA z Hausta sprzed paru lat. Jedna chyba z pierwszych IPA w Polsce. No siłą rzeczy zaczęliśmy myśleć, że no trzeba to robić dla siebie, żeby móc w pełni kontrolować i proces, i receptury, no być panem u siebie, tak jak każdy chyba z nas do tego dojrzewał. Może trochę późno do tego dojrzeliśmy, ale dojrzeliśmy rok temu. Zaczęliśmy ważyć w Witnicy, a później, wiedząc, że tutaj browar się otwiera w Zarzeczu, Jarek też już zaczął rozmawiać o pozycji głównego technologa w tym browarze i tak się potoczyło, że razem z kontraktem tutaj Jarek też został tutaj szefem produkcji, głównym technologiem i nasze ważenie nabrało rozmachu i kolorytu. Tak? Także myślę, że fajnie się przy tym bawimy, a i też coraz ciekawsze piwa wychodzą. Nie ukrywam, że projekt Beer Band jest bliski mojemu sercu, bo podobną historię mam z Krzyśkiem Kulą, czyli piwowarstwo domowe. Podobną drogę zawodową miałem jak druga browaru Beer Band, czyli Jarek. Najpierw praca w browarze restauracyjnym, później właśnie pozycja... Równocześnie z Jarkiem żeśmy w zasadzie te same etapy kariery zawodowej przechodzili. A powiedz mi, Kuli, pierwsze piwa, które wprowadziliście na rynek, to było... Jakie to były piwa? Znaczy generalnie od początku założyliśmy, że zaczniemy od eksperymentów z amerykańskimi chmielami. Też wcześniej w Hauście eksperymentowaliśmy z Roba Sporterem i też mieliśmy duży sentyment do tego stylu. No i
zaczęliśmy od amerykańskich, czyli zbliżonych do tego, z którymi eksperymentowaliśmy w haustie, czy ja eksperymentowałem w domu, więc pierwszy był American Brown Ale, później Citra IPA, Robust Porter. I to były jeszcze w Witnicy robione. Jak już weszliśmy do Zarzecza, no to tutaj troszeczkę z większym rozmachem jedziemy tych IP, czy IP mamy kilka w swoim portfolio, że tak się wyrażę. I imperialne doszły, Imperial Red, niedługo imperialna Citra się pojawi w naszej ofercie. No i tak generalnie bawimy się dużo z chmielem, aczkolwiek próbujemy też jakieś angielskie style wprowadzać. Próbowaliśmy z ESB, próbujemy od czasu do czasu właśnie z tym Robust Porterem. Myślę, że z czasem zaczniemy też coś kombinować z Belgią mieszaną, może z amerykańskimi chmielami. No generalnie lubimy amerykańskie chmiele, lubimy z nimi się bawić i to jest tak jakby nasz hopheadzi. No. No właśnie, oba projekty są prowadzone przez hopheadów i myślę, że możecie się spodziewać w naszym wspólnym piwie też również bardzo dużo chmielu, ale o tym powiemy za chwilę. Powiedz mi jeszcze, Kuli, jakie są wasze plany na przyszłość? Gdzie będzie browar Birban za 2, 3, 5 lat? No, nie ukrywam, że wierzymy, że będzie w browarze, który będzie w pełni nasz od początku do końca i nie będziemy musieli kontraktować. Aczkolwiek tutaj czujemy się naprawdę dobrze mamy pełną swobodę działania. Nie możemy powiedzieć, że ktoś nas tutaj w jakimkolwiek sposób ogranicza, więc też nam to pasuje ten układ, który jest w tej chwili. No wiadomo, człowiek myślami wybiega gdzieś tam w przyszłość i ta przyszłość, miejmy nadzieję, że będzie własnym browarem, może troszkę mniejszym, ale którym w pełni my będziemy działać, siedzieć od rana do nocy, kreować nasze receptury. Czasami ta wielkość browaru też ogranicza w kreacji takich receptur pojechanych, że tak powiem, czyli tutaj to jest pewne ograniczenie, te 50 hektolitrów, żeby sobie pojechać po bandzie i stworzyć coś, co później nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał wypić. może trochę za daleko zajechałem, ale no, może być trudne w odbiorze jakieś kwasy, no bo nie ukrywam, że to też jest marzenie, trend. No jest coś ciekawego w piwowarstwie, jest też wyzwaniem dużym tworzenie kwasu, bo tutaj jeszcze idziemy ten krok dalej, że trzeba okiełzać nie tylko drożdże, ale jeszcze dodatkowe jakieś bakterie i trzeba to i przemyśleć i nad tym zapanować, żeby też później każde piwo nie było kwaśne, tylko te, które chcemy, tak, żeby iść w tym kierunku. I to jest też wyzwanie, ale na pewno temu wyzwaniu nie jesteśmy w stanie sprostać jako browar kontraktowy. Myślę, że tutaj w tym kierunku to można pójść dopiero we własnym browarze. A jeszcze może, Krzysiek, coś zdradzimy naszym widzom, jakiś wasz najbliższy projekt, jeśli chodzi o wasze portfolio, nad czym pracujecie, co do niego wprowadzicie? Spoko. No, przede wszystkim, jeśli chodzi o portfolio, no to wspomniana chwilę wcześniej imperialna Citra IPA, która już dojrzewa, jeszcze tam powiedzmy, że będzie dodatkowo chmielona. Za tydzień spotykamy się też w Poznaniu w Piwnej Stopie, gdzie też ciekawy projekt, w pewnym sensie kooperacja z lokalem, ale też z piwowarem domowym, który w tym lokalu pracuje, który podrzucił nam pomysł na recepturę, zaproponowali chłopaki wspólne ważenie, zrobiliśmy to, za tydzień jesteśmy u nich w piątek w Poznaniu, tam się rozpoczyna premiera, będzie też trochę butelki, więc myślę, że będzie do spróbowania. Ciekawe piwo z dodatkami, z wędzoną śliwką, z wanilią. No a imperialna IPA, mam nadzieję, że w pierwszy dzień wiosny gdzieś z premierą też zawitam. A ja mam właśnie okazję pić imperialną IPę na chmielu Citra. Próbowaliśmy też wczoraj po przyjeździe piwa, które jest ważone właśnie wspólnie z Piwną Stopą i mogę was zapewnić, że jest na co czekać i sam z przyjemnością sięgnę po te piwa, jak już wejdą na rynek, a dzisiaj jeszcze będziemy je próbować, degustować. Dzięki, Krzysiek. Trzeźwo.
przygotowując koncepcję tego piwa, rozmawiając o nim i szykując finalną recepturę, skupiliśmy się na tym, co najbardziej nam odpowiada w piwach, czyli na mocnym, ekstremalnym chmieleniu. W ten sposób powstał dzisiejszy pomysł. Jarek odpowiadał za słodowanie tego piwa i powie nam troszeczkę więcej o tym. Na nasze piwo wspólne będzie porządnie, że tak powiem, dużo słodu, czyli wysoki ekstrakt, do tego dużo chmielu, za co chłopaki odpowiadają. Chmiel to jest ich specjalność, tutaj zaopiekowali się, żeby na każdym etapie naszej produkcji, czyli zacierania, filtracji, gotowania i na whirlpoola, fermentacja oraz leżakowanie, żeby było dużo naprawdę tego chmielu. A jeśli chodzi o chmielenie, to oczywiście nie mierzyliśmy dokładnie jednostek IBU, ale myślimy, że spokojnie ponad 200. Użyliśmy 70 kg chmielu na jedną warkę piwa. Nigdy w Ale Browarze tak ekstremalnego piwa nie uważyliśmy, a takim smaczkiem, muśnięciem, kropeczką nad i będą belgijskie drożdże White Labs, Belgian Strong Ale, które mamy nadzieję nadadzą piwu takiego ciekawego posmaku, aromatu. Nasz finalny produkt, czyli piwo ekstremalne, ekstremalnie chmielone, będziecie mogli się przekonać, jak smakuje i jak pachnie już w połowie kwietnia gdzieś w Polsce na premierze razem z Bartkiem, Michałem, Krzyśkiem i mną. Zapraszamy Was i do zobaczenia.